7 marca 2015 roku prężnie działająca Ada świętowała swoje 25-lecie. Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy dziękczynno-błagalnej w Kościele Opatrzności Bożej w Bielsku Białej. W tej mszy świętej będziemy także pamiętali o tych, których już nie ma wśród nas, ale są obecni w waszych sercach, polecając świętej pamięci Teofila, Antoniego, Marka, Sebastiana, Michała, Mariusza, Basię, Bożenkę i Marcina. Po mszy świętej podopieczni, rodzice oraz zaproszeni goście przemaszerowali do domu żołnierza na drugą, artystyczną część uroczystości. ADA to najstarsza organizacja na Podbeskidziu działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Obejmuje opieką ponad 140 rodzin, organizując dla nich wyjazdy rehabilitacyjne, integracyjne obozy sportowe, wycieczki oraz m.in. spotkania okolicznościowe. Wszystko to po to, żeby podopieczni ADY poczuli się wyjątkowi. Mam zaszczyt Was wszystkich przywitać i serdecznie podziękować, że przyjęliście zaproszenie na to spotkanie, gdzie 25 lat czekaliśmy, pracowaliśmy, no to nie lada czas faktycznego świętowania. Prezes stowarzyszenia, pan Roman Konicki, złożył podziękowania dla osób życzliwych Adzie oraz podsumował 25 lat działalności. Niektóre z założeń stowarzyszenia z czasem przejmowane były przez miasto Bielsko-Biała, odciążając Adę, która tym samym mogła poszerzać pole działania o nowe pomysły i realizacje. Wśród członków stowarzyszenia powstał pomysł, żeby podziałać troszkę sportowo, troszkę ruchowo. Znalazło się stowarzyszenie Szusujmy Razem, które podjęło współpracę, żeby nasze niepełnosprawne dzieci nauczyć na nartach. Tak się to zaczęło. A jak to trwa i jakie są osiągnięcia, widać tam na medalach i na tych tablicach, ile tam jest dyplomów, medali, osiągnięć naszych niepełnosprawnych sportowców. Działacze społeczni oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli szanownej jubilatce kwiaty oraz życzenia. W imieniu prezydenta Bielska-Białej, pana Jacka Krywulta, życzenia odczytał jego pełnomocnik, pan Henryk Juszczyk. Mam nadzieję, że kolejne lata funkcjonowania stowarzyszenia będą równie owocne, jak mijające właśnie ćwierćwiecze. Wierzę, że nadal będziecie Państwo zapewniać wszystkim swoim podopiecznym bezpieczeństwo i opiekę. Życzę panu prezesowi, całemu zarządowi oraz wszystkim członkom i osobom i firmom wspomagającym stowarzyszenia realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisał Jacek Krywul, prezydent miasta Bielska-Białej. Ceremonię uświetnił występ Bielskiego Chóru Kameralnego oraz zespołu Dzień Dobry. Podczas uroczystości przybyli goście mogli podziwiać dorobek artystyczny członków ADY oraz trofea zdobyte na olimpiadach sportowych. Z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Świetnie takie